Komunizm nie jest ani systemem politycznym, ani gospodarczym. Jest chorobą psychiczną. W styczniu 1981 roku były aktor Ronald Reagan został zaprzysiężony na 40. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jak się niedługo później okazało, Waszyngton tym samym wszedł w kolejną, tym razem już ostatnią fazę rywalizacji ZSRR. Poprzednia dekada naznaczyła się kompromitacją Ameryki w Wietnamie. Moskwa rozmieściła także w Europie Środkowej rakiety średniego zasięgu SS-20 z głowicami jądrowymi, czym zachwiała równowagą pomiędzy obydwoma supermocarstwami. Kreml rozpoczynał także inwestycje zmierzające do zwiększenia eksportu ropy i gazu do krajów Europy Zachodniej. Co gorsza, Zachód mierzył się z przedłużającą się stagnacją gospodarczą. Ronald Reagan nie zamierzał jednak prowadzić polityki detente, czyli odprężenia, które cechowała jego poprzedników. Polityka ta skompromitowała się ostatecznie w 1979 roku, kiedy Moskwa zdecydowała się przeprowadzić agresję na Afganistan. Reagan wygrał kampanię hasłem Pokój przez siłę. 17 maja 1981 roku podczas swojego wykładu na Uniwersytecie w Notre Dame prezydent USA oświadczył: nadchodzące lata będą wielkie dla tego kraju, dla sprawy wolności i rozprzestrzeniania się cywilizacji. Zachód nie powstrzyma komunizmu. On wykroczy poza komunizm. Odrzuci go jak dziwaczny rozdział w historii ludzkości, a ostatnie strony tego rozdziału są właśnie zapisywane. Wtedy jeszcze niewielu wierzyło w te słowa. Tymczasem popierany przez republikanów prezydent postanowił rzucić wyzwanie Imperium Zła, jak określał ZSRR. W swojej retoryce posługiwał się prostymi schematami, w którym wszelkie siły walczące z ruchami komunistycznymi są siłami dobra, natomiast ich przeciwnicy siłami zła. Waszyngton posługiwał się w tej walce doktryną powstrzymywania, zwaną też doktryną reaganowską. USA powstrzymywało sowiecką ekspansję na wszystkich kierunkach, ale unikało bezpośredniego zaangażowania w operacje zbrojne i skupiło się na finansowaniu i uzbrajaniu afgańskich mujahedinów, partyzantów w Nikaragui i antykomunistów w Afryce i Dalekiej Azji. Wyjątkiem była przeprowadzona w 1983 roku inwazja na Grenadę, która w Moskwie wywołała obawę przed wybuchem III wojny światowej. Ważnym elementem reaganowskiej polityki stała się Polska. Wprowadzenie stanu wojennego dało Waszyngtonowi pretekst do nałożenia sankcji nie tylko na Warszawę, ale również na Moskwę. 21 grudnia 1981 roku podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego prezydent Ronald Reagan powiedział: po raz pierwszy od 60 lat mamy taką możliwość. Może już takiej nie być za naszego życia. Mówię o całkowitej kwarantannie wobec Związku Sowieckiego. Żadnego detente. Wiemy i świat wie, że są w tyle za nami. Cofaliśmy się tak wiele razy. Obok sankcji pojawiło się także wsparcie finansowe dla Solidarności. W przeciągu 10 lat przekazano temu ruchowi około 20 milionów dolarów. Stronnikiem Reagana był również papież Jan Paweł II. W czerwcu 1982 roku obydwaj przywódcy spotkali się w Rzymie. Po tej rozmowie Reagan wygłosił w parlamencie brytyjskim przemówienie, w którym zapowiedział wysłanie komunizmu na śmietnik historii. Miała tego dokonać krucjata wolności, która rozpocznie się w Polsce gwałtownym wybuchem niepokojów społecznych. Prezydent Stanów Zjednoczonych odniósł się także do spotkania z Ojcem Świętym, stwierdzając: ten papież zmieni świat. Stany Zjednoczone i Stolica Apostolska od tego momentu zwiększyły kontakty. W latach 80. m.in. aż 15 razy Watykan odwiedzał szef CIA. Innym ważnym sojusznikiem Reagana w walce z komunizmem, a także w przeprowadzaniu liberalnych reform gospodarczych, była premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher. Po konsultacji z Londynem i Watykanem Stany Zjednoczone po 1982 roku zwiększyły zbrojenia. Administracja Białego Domu podtrzymywała, a nawet rozszerzyła decyzję poprzedniego prezydenta Jimmy'ego Cartera o rozmieszczeniu w Europie rakiet Pershing 2 i pocisków Cruise. W 1983 roku rozpoczęto program Strategic Defense Initiative, który okrzyknięto projektem Gwiezdnych Wojen. Opierał się on na tarczy antyrakietowej, która miała strącać wystrzeliwane w kierunku Stanów pociski i rakiety. Amerykanie przewidywali także rozmieszczenie w kosmosie głowic nuklearnych oraz specjalnych dział laserowych i kinetycznych, dzięki którym wrogie pociski byłyby detonowane nad terytorium, z którego zostały wystrzelone. Tam spadałby również opad radioaktywny.
Moskwa starała się sprostać temu wezwaniu i zaczęła inwestować w zbrojenia nadzwyczajne środki, co naturalnie negatywnie wpłynęło na i tak nie najlepszą kondycję sowieckiej gospodarki. To także postanowił wykorzystać Ronald Reagan. Uderzenie w sowiecką gospodarkę było bowiem kolejnym etapem walki z Imperium Zła. Były pracownik Departamentu Stanu, Charles Wolfe Jr., wykonał analizę, z której wynikało, że ZSRR z roku na rok miał coraz większe problemy ekonomiczne wynikające z utrzymywania swojego imperium. Było to efektem wzrostu wydatków na zbrojenia, dotowaniem lewicowych rządów w krajach trzeciego świata i kulejących reżimów w bloku wschodnim. Moskwa miała również kłopoty z utrzymaniem poziomu inwestycji wewnątrz kraju, a nawet zaspokajaniem podstawowych potrzeb mieszkańców ZSRR. Nadzieją dla Kremla był eksport gazu, którym były zainteresowane kraje Europy Zachodniej, a zwłaszcza zachodnie Niemcy i Francja. Obydwa państwa zaangażowały się w projekt budowy gazociągu Jamalskiego. Prezydent Stanów Zjednoczonych wziął sobie za punkt honoru storpedowanie tej inwestycji. Już w lipcu 1981 roku zaproponował swoim europejskim sojusznikom z NATO zastąpienie sowieckiego gazu amerykańskim węglem. Państwa europejskie nie przyjęły tego z entuzjazmem. Tłumaczyły to obawą wzrostu zanieczyszczeń. W odpowiedzi Reagan zaproponował pomoc w eksploatacji norweskiego gazu. Ale ta propozycja również została odrzucona. Niemniej po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego USA zdecydowało o objęciu sankcjami gazociągu Jamalskiego. Doprowadziło to do poważnego kryzysu w relacjach z Niemcami i Francją, które nie zamierzały rezygnować z interesów z Kremlem. Reagan także nie zamierzał ustępować i w rozmowach z partnerami sugerował, że kontynuowanie tego projektu może uzależnić Europę od sowieckiego gazu, co może w przyszłości Moskwa wykorzystywać do szantaży, a pieniądze z eksportu przeznaczyć na dalsze zbrojenia. Ostatecznie zawarto kompromis. USA zgodziło się na zniesienie sankcji, ale w zamian państwa zaangażowane w projekt gazociągu Jamalskiego zgodziły się nie podpisywać i nie zawierać żadnych nowych umów w sprawie zakupu sowieckiego gazu bez konsultacji z Waszyngtonem, a także zwiększyć kontrolę transferu technologii do Związku Sowieckiego. Według niektórych badaczy Waszyngton w tym czasie miał się również porozumieć z szejkami z Arabii Saudyjskiej, których to Amerykanie przekonywali do zwiększenia wydobycia ropy, co w konsekwencji doprowadziło do poważnego spadku cen węglowodorów na globalnych rynkach. Z dnia na dzień Moskwa straciła miliardy dolarów i pogrążyła się w jeszcze większym kryzysie. Ta polityka relatywnie szybko przyniosła pożądane efekty. Pomogła w tym sytuacja na Kremlu. W latach 1982-1985 dochodziło do szybkich zmian na szczytach władzy. Jak żartował Ronald Reagan, przywódcy ZSRR umierali szybciej niż można było się z nimi porozumieć. O Leonidzie Breżniewie, Juriju Andropowie, Konstantinie Czernience 11 marca 1985 roku nowym sekretarzem generalnym KPZR został Michał Gorbaczow. Postanowił on wydobyć swoje państwo z gospodarczego kryzysu i politycznej izolacji, nawet kosztem ustępstw. Nie miał zresztą wyjścia. Moskwa już po prostu nie wytrzymywała narzuconego przez Amerykę tempa rywalizacji. Jednym z pierwszych kroków Gorbaczowa było doprowadzenie do ograniczenia kosztownych zbrojeń. Po trudnych negocjacjach w grudniu 1987 roku w Waszyngtonie podpisano układ o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych średniego zasięgu. Pół roku później amerykański prezydent odwiedził Moskwę. Ku zdumieniu wszystkich powiedział, że ZSRR nie jest już dla niego imperium zła. Sowieci jednak nadal nie mogli wydobyć się z kryzysu. W tym samym roku armia radziecka wycofała się z Afganistanu. W 1989 roku rozpoczęły się przemiany demokratyczne w Polsce, a następnie w innych krajach Europy Środkowej. Upadła żelazna kurtyna, a dwa lata później Związek Sowiecki przestał istnieć. Ronald Reagan mógł czuć satysfakcję. Jego konsekwentna i twarda polityka wobec Kremla doprowadziła do zwycięstwa. Nasz kanał jest całkowicie niezależny, a materiały powstają dzięki wsparciu patronów. Jeżeli chcecie pomóc w powstawaniu podobnych filmów, zapraszamy na nasz profil w serwisie Patronite. Możecie również w prosty sposób postawić nam wirtualną kawę. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.